Matylda Szczecińska, triumfatorka dzisiaj inauguracji Pucharu Polski, ale to nie jest twój pierwszy start, masz już trochę, można powiedzieć, w nogach, masz już kolejne podia, no i wszystkie najważniejsze starty przed tobą. Tak, już przejechałam parę wyścigów, teraz przejechałam właśnie Puchar Polski. Co ciekawe, to jest mój Puchar Polski po przerwie. W tamtym roku nie byłam ani razu na Pucharze Polski, także fajnie było wrócić tutaj na polskie podwórko. A przede mną teraz, tak, ważne wyścigi. W sumie będą teraz już wyścigi co weekend, także to przychodzi ten najintensywniejszy czas. Powiedziałaś wrócić na polskie podwórko, tak w sumie dosłownie i w przenośni, bo znowu jesteś w barwach Mitutojo. Tak, różne jakby znaczenie tutaj, wieloznaczeniowe tutaj mogłabym to powiedzieć, ma tutaj i to, że właśnie wróciłam do polskiego klubu i właśnie to, że mogłam wrócić tutaj na zawody zorganizowane w Polsce, zdecydowanie. A ja pamiętam, jak parę tygodni temu robiliśmy razem wywiad anonsujący twój powrót do Mitutojo. Jak ta drużyna zmieniła się na przestrzeni tych kilku lat, kiedy cię tu nie było? Myślę, że dość dużo się zmieniło, bardzo dużo nawet bym powiedziała. Sama organizacja tutaj też się polepszyła i generalnie ludzie, którzy tutaj budują zespół, widać, że jest wielkie zaangażowanie i motywacja do tego, żeby stworzyć być może jeden z tutaj najbardziej rozpowszechnionych klubów w Polsce. Byłaś tak naprawdę w ostatnich latach w drużynach UCI, więc wiedziałaś, jak to jest być w topie. Czegoś ci tu brakuje w Mitutojo? Nie brakuje, bo są różne rzeczy, które mają znaczenie i pewne rzeczy może są bardziej profesjonalne, pewne rzeczy mniej, ale na całość składa się wiele czynników i suma sumaru ten balans i równowaga jest zachowana, mogłabym powiedzieć, taka sama, a nawet i lepsza. No, można powiedzieć, że patrząc na twoje wyniki w tym sezonie, na razie tylko 4 starty, za każdym razem podium, to chyba wszystko jest jest na dobrej drodze i idzie ku lepszemu. Tak, zdecydowanie. No, progres mogę powiedzieć, że tutaj jest też zachowany, a przede wszystkim zadowolenie i tak naprawdę przyjemność z tego, co się robi, to jest najważniejsze, a ja nadal jakby wciąż to mam. Widzę tutaj młode dzieci, że tak powiem, w moim teraz klubie. I dzieciaki, widzę, że też są bardzo zmotywowane. Jak sobie pomyślę, że byłam jeszcze niedawno, a to tak szybko minęło młodziczką, to bym pomyślała, że nie sądziłam, że to tak daleko pójdzie, a ja może i mam inne już teraz podejście, inne myślenie, to wszystko jest dość poważne, ale z drugiej strony wracam i patrzę na te dzieci i widzę, że można to dalej jakby kontynuować w ten sam sposób, bym powiedziała. Wróćmy do dzisiejszego wyścigu jeszcze na koniec. Zaczęło się od deszczu, potem było coraz zimniej. Nagrywamy tę rozmowę 2 godziny po mecie, bo musiałaś dojść do siebie. Tak, ten wyścig był nieprzewidywalny, bym powiedziała. No, nie spodziewałam się, że nagle tak lunie równo o 12. I to był deszcz i był też taki ala grad, no i zimno było, więc tak, to był wyścig, który myślę, że zapamiętam na długo, ale dobrze też w takich warunkach pojechać, coś tam przetestować, zobaczyć jak nawet sprzęt zadziała, czy wytrzyma, także no ja tutaj na plus i tak tą taką organizację też swoją i tutaj przetestowanie bym też dała i jestem zadowolona z tego wyścigu, zdecydowanie. To co do poprawy w takim razie do Heubach? No nic. Teraz nic. Dzięki bardzo, trzymam kciuki w takim razie za kolejne starty. Dzięki, cześć.